Witam kochani, tu Ewa Maj w niedzielny poranek. Witam Was serdecznie, tym razem z mojego gabinetu. Dzisiaj bardzo wieje i nie chciałam tutaj z ogrodu czy gdzieś nad oceanu robić transmisji, żeby po prostu był lepszy odbiór. Kochani, po raz kolejny, czwarty już z kolei, widzimy się w niedzielę, żeby pomedytować razem z inspiracją. Za każdym razem, na każdy tydzień inna inspiracja, która to jest jej źródło, pochodzi z tego, co się dzieje w moim życiu, w życiu ludzi, których obserwuję dookoła. I potem okazuje się, że to, co jest dla mnie inspiracją, jest również i dla Was inspiracją, że to dzieje się również i w Waszych życiach. Więc mam nadzieję, ufam, że dzisiejsza inspiracja będzie również pożyteczna dla Was. I ta inspiracja brzmi: poddaję moje życie i cele w moim życiu prowadzeniu wyższej woli i rezygnuję z mojej ego woli. Tak się składa, kochani, że przekonałam się wielokrotnie, wielu, wielu ludzi, z którymi rozmawiałam, rozmawiam na co dzień, że mamy takie doświadczenia, że gdy planujemy coś w naszym życiu, planujemy jakieś cele, planujemy różne przedsięwzięcia. Bywa, że na te plany, na te scenariusze wpływ mają różne czynniki i niekoniecznie są to w 100% nasze przemyślane, nasze własne myśli. Na nasze projekty mają wpływ również i sugestie innych ludzi, różne trendy, różne zafascynowania, czy pośpiech, czy umysł zaplątany w codzienności i tak dalej. Więc, kochani, witam Was serdecznie, witam. Więc i okazuje się, że dobrze jest mieć swój plan, dobrze jest mieć przemyślany plan, czego chcę, dokąd zmierzam, po co. Jaki jest mój cel, do czego dążę? Ale jednocześnie bardzo dobrze jest być takim elastycznym i obserwować, jak życie i okoliczności korygują nam te plany i troszeczkę się temu poddawać. Poza tym, nie tylko życie nam koryguje plany, to, co dzieje się wokół nas w życiu, jak te plany są korygowane przez różne czynniki, okoliczności, ludzi, sytuacje. Na to ma wpływ również coś, co ja nazywam wyższą wolą. To można też różnie nazywać, ale istnieje coś takiego, jak taki plan, który ogarnia więcej niż nasz indywidualny plan. Istnieje coś takiego, jak taki plan dla nas wszystkich, zsynchronizowany, zharmonizowany, takiego naszego współistnienia, naszego indywidualnego istnienia tu na ziemskim planie, w tej społeczności, w tej rodzinie, w tej pracy i tak dalej. My niekoniecznie do tego się w 100% tak układamy, bo mamy własne pomysły, własne racje, a jeszcze ktoś ma pomysły i racje. I przekonałam się, że gdy my zbyt intensywnie się chcemy dopasować do tych ego planów, tak to nazywam, ego scenariuszy, i jesteśmy za mało elastyczni, to wtedy właśnie jest to zmaganie, wtedy jest ten stres, wtedy napotykamy trudności, różne okoliczności się też i przeciwstawiają, bywa i tak. I gdybyśmy popatrzyli na to tak, a jeżeli te przeciwności, te okoliczności nie są jakimś tutaj krzywdą dla mnie, tylko chcę się temu przyjrzeć, bo może to są sygnały, by przekierować mnie z tego kierunku na trochę inny kierunek, z tego pomysłu na troszeczkę inny pomysł, z mojej upartości, by taką pracę podejmować, zamiast tej innej pracy poszukać, zamiast tutaj dom czy mieszkanie znaleźć, czy wynająć może gdzieś indziej, gdybyśmy byli tacy troszkę bardziej elastyczni i podążali za tak zwanym wyższym planem, który nas tak popycha, prowadzi, układa, to byłoby mniej tego zmagania w życiu. I dzisiaj jest taka właśnie inspiracja do naszej medytacji, bo jak wspominałam już wcześniej, gdy
Wejdziemy w stan medytacji, który jest stanem relaksu, który jest stanem dla naszego mózgu, częstotliwości mózgu, naszego ciała rozluźnionego również, stanem alfa lub teta. Wówczas nasza podświadomość, jak również i okoliczności życiowe, które kooperują z nami lub nie kooperują, ale słyszą i czują, te okoliczności są, można powiedzieć, jak żywa istota, która ma świadomość. To wszystko razem. Gdy my jesteśmy w stanie medytacji, lepiej nas słyszy, lepiej nas odczuwa i my mamy na nasze działania, na naszą podświadomość, na nasze ego i okoliczności życiowe skuteczniejszy wpływ, pozytywny wpływ. Dlatego wejdziemy za chwilę w stan medytacji, w który wprowadzimy się oddechem, rytmicznym oddechem. To będzie krótkie i bardzo proste ćwiczenie, praktyka oddechowa, która przeniesie nas w stan alfa, w stan rozluźnienia i kontaktu z naszą podświadomością, z naszym sercem, z naszą intuicją i z tak zwanym wyższym prowadzeniem. Nie tylko ta praktyka medytacyjna ma służyć takiemu wprowadzeniu inspiracji w nasze życie, która byłaby dla nas, ale zwyczajnie i po prostu, żeby wyciszyć się, zrelaksować i w taki pozytywny, dobry sposób zacząć dzień. A więc zapraszam. Zapraszam do oddychania, do medytacji i do zaproponowanej przeze mnie inspiracji. Usiądźcie wygodnie, gdziekolwiek jesteście. Najlepiej to robić na siedząco. Ręce połóżcie wygodnie, ramiona rozluźnione, nogi najlepiej, jeżeli nie są skrzyżowane, jeżeli stopy są na podłodze. I dobrze jest zamknąć oczy, dlatego że wtedy jesteś bardziej ze sobą. I czynniki zewnętrzne, jak również obraz tutaj na ekranie Ewy Maj, nie będzie cię rozpraszał. Podążaj tylko za moim głosem. I zrobimy razem wdech przez nos. Zatrzymaj na chwilę. Dłuższy wydech przez lekko rozchylone usta. I rozluźnij się i zamknij oczy. I jeszcze raz. Weź głębszy wdech przez nos. Zatrzymaj na chwilę. I puść swobodny wydech przez lekko rozchylone usta. I rozluźnij się na wydechu. Na wydechu rozluźniaj szczególnie barki, ramiona, cały tułów, nogi, kolana, łydki stopy. I jeszcze raz wdech. Zatrzymaj na chwilę. I na wydechu rozluźnij się. A teraz proszę, żebyś pogłębiła, żebyś pogłębił oddech w taki oto sposób. Wyobraź sobie, że twój oddech przepływa poprzez ciebie wdech i wydech pionowo, w górę i w dół. Że jesteś siedząc gdziekolwiek, gdzie jesteś teraz, że jesteś taką pionową rurą, przez którą płynie oddech w górę i w dół. Że jesteś pionową osią i przez tę oś oddech płynie w górę i w dół. I zacznij wdech, wyobrażeniowo zacznij wdech, nisko od podbrzusza i prowadź poprzez tę oś, którą ty jesteś, ku górze. Wdech i przez centrum mózgu i wyżej ponad głowę i zatrzymaj nad głową i tam nazwij to cisza, nic. A następnie tę samą drogą puść wydech w dół. Przez tę oś pionową, którą jesteś, puść wydech w dół i przez nogi, stopy do ziemi, wypuść wydech i rozluźnij się jeszcze bardziej. I znowu wdech, nisko od podbrzusza, wdech przez nos. Prowadzisz w górę wzdłuż osi, którą jesteś i przez centrum mózgu i zatrzymaj nad głową jeszcze wyżej. I tam cisza, nic. I puść swobodny wydech w dół tą samą drogą.
i rozluźniaj się od góry w dół. I rozluźniaj barki, ramiona, nadgarstki, kolana, łydki, stopy, bo wydech wypuszczasz przez nogi, stopy do ziemi. I jeszcze raz, kochani, wdech nisko od podbrzusza i prowadź ku górze i przez centrum mózgu i jeszcze wyżej nad głową zatrzymaj. A tam jest już światło, cisza, nic. I puść powolutku wydech w dół, wzdłuż osi, jaką jesteś. Rozluźniaj się od góry w dół i wypuszczaj wydech przez nogi, stopy do ziemi. A teraz przenieś uwagę, swojej wyobraźni, przenieś na miejsce pomiędzy piersiami. Pooddychamy przez chwilę przestrzennie, żeby poszerzyć pole energii, żeby poszerzyć pole wszelkich możliwości i żeby poszerzyć pole ciszy i spokoju i światła w Twoim polu aury i w polu życia. Zrób wdech do miejsca pomiędzy piersiami, a tam jest Twoje wewnętrzne słońce, esencja Twojej pozytywnej energii. Zatrzymaj na chwilę tam i cisza, nic. A następnie wypuść wydech przestrzennie, jakby promieniami światła, promieniami tego słońca we wszystkich kierunkach, do przodu, do tyłu, w górę i w dół i na boki. Jednocześnie wydech. I znowu wdech do miejsca pomiędzy piersiami, do Twojej esencji. W samym centrum Ciebie, pozytywna esencja i tam cisza, nic. I długi wydech przestrzenny, promieniami tego światła, tego słońca we wszystkich kierunkach i poszerzasz pole energii i wypełniasz tym światłem i przesuwasz granice swojego pola. I zrób to jeszcze raz. A wdech do słońca pomiędzy piersiami i cisza, nic. I długi, przestrzenny wydech we wszystkich kierunkach z intencją, że poszerzasz pole światła, pole energii, pole spokoju, w którym Ty siedzisz w środku, w samym centrum. Ok, wróć do naturalnego oddechu. I wyobraź sobie, że to słońce w Tobie, pomiędzy piersiami, słońce, które jest tak blisko Twojego serca, które jest Twoim oddychającym sercem, że ono już samoistnie w takim rytmie oddycha. A też siedzisz w środku, jesteś źródłem tego oddechu i Twoje pole energii w naturalny sposób z każdym oddechem i wydechem rozszerza się, granice się przesuwają i powiększa się Twoje pole światła, pole ciszy, pole wszelkich możliwości, a Ty jesteś źródłem tego i siedzisz w samym centrum, w samym środku. I właśnie z tego miejsca, z tego centrum, z tego środka, Twojego pola wszelkich możliwości, pola świadomości, pola światła. Ty masz największy teraz wpływ na to, co dzieje się w Twoim umyśle, w Twojej podświadomości, w Twoim polu energii i w Twoim polu życia. Teraz Ty masz wpływ na kształt okoliczności i Twoje intencje teraz mają największą moc. I proponuję, żebyśmy razem wyrazili taką intencję, taką inspirację, która przyszła do mnie, by wypowiedzieć ją razem, bo to wzmacnia nasze wspólne tutaj spotkanie i wspólna intencja wzmacnia jej siłę dla każdego z nas. Proponuję, by wypowiedzieć taką inspirację.
Poddaję moje życie i cele prowadzeniu wyższej woli i rezygnuję z ego woli, bo już wiem, że gdy poddaję się prowadzeniu wyższej woli, mądrości, świadomości tej, która kształtuje w najlepszy sposób i pozytywny sposób ten świat, to wtedy dopiero mogę naprawdę odpocząć od zmagań i przestać się bać, bo wtedy życie moje toczy się płynnie, a naturalny rytm życia kieruje mnie wtedy zawsze tam, gdzie jest dla mnie najlepsze miejsce, najlepsza praca, prawdziwe przyjaźnie, prawdziwa miłość i najlepsze rozwiązania. Gdy jestem połączona, połączony z wyższą wolą, z planem najwyższego dobra dla mnie i mojego harmonijnego współistnienia w tym świecie, w tej społeczności, w tej rodzinie, to pojawiają się dla mnie najlepsze rozwiązania, najlepsze rezultaty i kształtuje się mój najlepszy rozwój. Jeżeli myślisz, że lub myślałeś, że trzeba się zmagać, by udowodnić swoją wartość, czy uzasadnić swoje istnienie, czy polepszyć swój byt, to teraz dowiadujesz się, że nie musisz i doświadczysz tego praktycznie, że możesz oddać swoje życie, plany i cele i całą siebie, całego siebie, możesz oddać w ręce tak zwanej wyższej woli i dostroić siebie do planu synchronii, harmonii i współistnienia w takim planie. Bo gdy masz taką intencję, gdy z tym żyjesz każdego dnia, to wtedy scenariusze, okoliczności dla ciebie przekształcają się z tych ego scenariuszy, z ego chciejstwa, ego woli, zmagań, stresów i przeszkód, zaczynają przekształcać się w takie, które ciebie wspomagają, wspierają i niosą ciebie na fali, w nurcie życia. Ta wyższa wola, czy jakkolwiek to nazwiesz, ma dla ciebie plan, dla ciebie przeznaczony. Optymalny plan małych i dużych celów, małych i wielkich marzeń, małych i wielkich przedsięwzięć. Ma dla ciebie taki plan, by prowadzić ciebie najprostszymi drogami, najkrótszymi drogami i by dostarczać tobie wszelkich potrzebnych tobie okoliczności, kooperacji, środków, sposobów. Tak to już jest zrobione. Przekonaj się o tym. I wiem, że przekonasz się o tym, gdy choć na chwilę zrobisz taki eksperyment z tą właśnie intencją. Poddaję się. Dzisiaj poddaję się wyższej woli. Poddaję moje cele, moje pragnienia, moje plany dzisiaj poddaję wyższej woli i temu, co nazywam planem harmonijnego współistnienia. Wtedy dzieją się cuda synchronii, harmonii, prostoty, najlepszych rozwiązań, niespodzianek. Dzieje się dla mnie wtedy więcej dobrego, niż mogę nawet sobie wymarzyć. Kochani, doświadczyłam tego wielokrotnie w moim życiu. Doświadczyli tego inni ludzie także. To jest realne, to jest możliwe. A więc jeśli chcesz poddać się takiemu eksperymentowi, jeśli pragniesz choć na chwilę temu zaufać, to żyj choćby jeden dzień.
dzień, a najlepiej każdego dnia z taką intencją, z taką afirmacją. Dzisiaj poddaję moje życie, moje cele, moje pragnienia i marzenia. Poddaję prowadzeniu wyższej woli. Poddaję prowadzeniu tego, co jest dobrem dla mnie. Tego, co jest synchronicznością dla mnie. I rezygnuję z mojej egowoli. Weźmy głębszy wdech, dłuższy wydech. Przez chwilę niech wibracja treści tej inspiracji pobrzmiewa w Twoim umyśle, w Twojej podświadomości i sercu i w Twoim polu energii. Ufam, że ten eksperyment, żyć z taką afirmacją, przyniesie Ci najlepsze efekty i wiele niespodzianek, pięknych i dobrych. Doświadczyło tego wielu ludzi. Tobie tego życzę z całego serca. I życzę Ci wspaniałej niedzieli. Jeśli jeszcze masz zamknięte oczy, to otwórz je wtedy, gdy poczujesz, że to już jest dla Ciebie czas. A gdy otworzysz oczy, to wtedy porusz się na krześle, porusz mięśniami, rozejrzyj się dookoła. I przypomnij sobie, jakie masz na dzisiejszy dzień cele, plany. I niech te plany będą jasne, proste. A ty poddawaj się tym planom i wyższej woli bardzo elastycznie. Życzę Wam wspaniałej niedzieli. Życzę Wam cudownego dnia i wspaniałych następnych dni. Spotkamy się za tydzień, a ten filmik, to nagranie za chwilę będzie opublikowane na mojej tablicy na Facebooku. Podzielcie się tym z innymi ludźmi, jeśli uważacie, że to dla nich również będzie pożyteczne. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Ewa Maj. Pa, pa.